19 edycja Drzewko dla Sanoczan z okazji Dnia Ziemi. Rozdaliśmy kilkadziesiąt tysięcy sztuk. Zainteresowanie było duże, ludzie nawet czekali od 6 rano, żeby te drzewka otrzymać. Rozeszły się jak ciepłe bułeczki. Były to drzewa z nadleśnic Brzozowa i z nadleśnictwa Baligród. Dzięki tym nadleśnictwom mogliśmy przeprowadzić 19 akcję. To były jodły, świerki, dąb czerwony, buk, wiąz górski. W zasadzie wszystkie leśne drzewka, które są na szkółce. Drzewka trafiają do odbiorców indywidualnych, trafiają do przedszkoli, trafiają do zakładów pracy, trafiają do szkół. Na przykład w przedszkolu jest tak, że są drzewka rozdawane każdemu dziecku. Dziecko idzie do rodziców, gdzieś to drzewko sadzą. Jest duże zainteresowanie i dzieci się też uczą przez to szanować przyrodę. Idea akcji jest, wiadomo, zielone płuca Europy, Dzień Ziemi, żebyśmy mieli więcej tlenu, żebyśmy mieli więcej zieleni. Każde drzewko wsadzone przez kogoś na pewno daje nam duży pożytek.